Dzień dobry. Dzień dobry. Kaziu, tak? Jak ty masz właściwie na imię? Ale poważnie teraz, bo my sobie czasem żartujemy. No właśnie, tak? Ale teraz poważnie, Kaziu. Jak masz na imię? Ja? No? Wojtek. A wiem, to jest on. Tak, tak, przypuszczałem, niestety. No chwileczkę, ale czy Kazio to zdrobnienie od Wojtka? Czy Wojtek jest zdrobnieniem od Kazia? Ani. Niech pan nie strzela. Bo pierwsza odpowiedź się liczy, panie Kaziu. Ma pan minutę na odpowiedź. A od twojej odpowiedzi, moje dziecko, bardzo wiele zależy. No, no więc zastanów się. Kazio jest zdrobnieniem Wojtka, czy Wojtek jest zdrobnieniem Kazia? Ani jedno, ani drugie. Przecież to dwa różne imiona. Zupełnie różne, tylko że szalenie podobne są. O to chodzi. Dlatego zawsze mi się mylą. Nigdy nie wiem, czy Kazio jest zdrobnieniem... Kazio jest zdrobnieniem Kazimierza, a Wojtek... No, Wojciecha. Nie, Kazik dobrze kombinuje, niestety. W każdym razie ten kierunek na pewno. Ale w takim razie coś się tu nie zgadza, bo jeżeli Kazio naprawdę ma na imię... Wojciech. Załóżmy. To dlaczego mówi się do ciebie Kaziu? Nikt tak do mnie nie mówi, oprócz was. Bo tylko my wiemy, że imię Wojciech ma pan jedynie dla niepoznaki i że naprawdę ma pan na imię Andrzej. Ja? No... Ja mam na imię Andrzej? Nie, trudno, moje dziecko, żebym ja miała na imię Andrzej. Bardzo trudno, to jest trudno, bo po pierwsze ciotka jest kobietą, a po drugie ciotka ma na imię Aleksander, niestety. Po pierwsze, to znaczy tak. Na pierwsze tak. Mam Aleksander, bo na drugie mam Zofia. Dla znajomych Ola. No. Dlaczego Ola? Trudno, żeby mówić do ciotki Olek. Wie pan, ciocia ma na imię Aleksander? Tak, ale dopiero na pierwsze. No. Natomiast na drugie mam Zofia. No, to jest zdrobniale Ola. Naprawdę, można zwariować. Jak się chce, to wszystko można niestety. Nawet zaśpiewać można 3, 4. Gdy rzucisz mnie po 10 latach, pomyślę głupia taka, czemu dopiero dziś? Gdy rzucisz mnie, będę wolny wreszcie. Mam przecież prawo jeszcze szczęśliwym w życiu być. Bo życie z tobą, choć zdziwisz się, lecz to koszmar był, już nie mam sił do ciebie, wiesz. Bo kocham cię stale tak jak głupi, nie umiem cię porzucić, więc ty mnie wreszcie rzuć. I będzie spokój. No i dobrze, bardzo dobrze. Więc to już mamy. Aha, to teraz opowiem wam dowcip. O kozie zresztą. Dobrze, ale najpierw musimy ustalić, jak Kazio ma na imię, bo jeżeli Andrzej... Mam na imię Wojciech. No to dla niepoznaki, ale naprawdę, jak pan ma na imię, bo czasami żartujemy. Wojciech. A w ogóle to nie rozumiem, jakie to może mieć znaczenie. Nawet jeśli miałbym na imię Andrzej, to co z tego? To, że jeśli rzeczywiście jesteś Andrzejem, to powinieneś się wstydzić, moje dziecko. No. Dlaczego? No, bo to wstyd wracać do domu w takim stanie. W jakim stanie? No proszę, on niczego nie pamięta. I to by się zgadzało niestety. O czym wy mówicie? O tym, że dzisiaj rano wróciłeś do domu zupełnie pijany. Ja? Ja pijany? Tak. Nie wypiłem wczoraj ani kropli alkoholu. O, to tym gorzej jest. Jak, to nie rozumiem. Skoro będąc trzeźwym robisz takie rzeczy. A co ja takiego zrobiłem? No nie, kochany, skoro nawet pan nie pamięta tego, co pan robił, to musiał pan być jednak pijany, niestety. No jasne, Kazio. Gdybyś był trzeźwy, to byś pamiętał. Ja wszystko pamiętam. No to w takim razie był pan jednak trzeźwy, niestety. A jeżeli na trzeźwo tak się zachowujesz? No tak. Stop, zaraz, chwileczkę, ale jak? No to jednak pan nie pamięta, niestety. Czyli byłeś pijany. Słuchajcie, jeżeli ja naprawdę nie oszaleję. To ciotka zaśpiewa naprawdę. To będzie 4, 5. Dziękuję. Przestań nareszcie do mnie pisać, bo twoje listy dość mnie nudzą. Przestań codziennie mi Morisa dawać z Garberu albo z Różą. Przestań układać o mnie wiersze, których nikt nie drukuje i tak. Przestań piosenki pisać i wiesz, że nie śpiewa nawet ich partita. Przestań wydzwaniać do mnie w nocy, bo on nie może zasnąć potem. Przestań mnie o spotkania prosić, na które nie mam już ochoty. Przestań zazdrosnym być o górki, i tak zdradziłam ci już nieraz. Przestań narzekać, że się upi, jaż co noc gdzieś przeze mnie teraz. Przestań już wróżyć, orzeł reszka, czy twoją żoną będę, czy nie. Przestań z tym wszystkim, albo... Przestań się kochać w tej dziewczynie. Ale ty nigdy nie przestaniesz i wiem, że kochasz ją jak dawniej. Dlatego przestań już, kochanie, przestań ty wreszcie liczyć na mnie.
Czy dowiem się wreszcie, co takiego wczoraj zrobiłem? No to jednak pan nie pamięta niestety, tak. Czyli był pijany. Czyli nie tak. Byłem pijany, zachowywałem się zupełnie normalnie. No, jeżeli według pana tańczenie kujawiaka krakowiakiem zresztą o godzinie 5 rano na środku jezdni to normalne, no to wie pan... Ja tańczyłem kujawiak? No proszę, nic nie pamiętam. Nie, ale odtworzymy panu wszystko. Najpierw tańczył pan kujawiaka, krakowiakiem zresztą. Następnie zapowiedziałeś białego walca i zmusiłeś do tańca pana dozorcę, no. Biorąc go za jego żonę, której zresztą nigdy nie miał. Ależ... Cicho. Następnie, kiedy pan dozorca otworzył panu bramę, podał mu pan rękę i powiedział: masz piątkę i mów mi jędryk. No. Kto wam naopowiadał takich bzdur? Pan dozorca, to nie bzdury niestety, to wstyd, moje dziecko. Tak. I skąd to u ciebie się wzięło? Twój ojciec do 10 roku życia był abstynentem. Nigdy nie pił i nie pije. No właśnie. Ale już jako dziecko był abstynentem. Twoja matka od roku nie bierze alkoholu do ust. A przedtem jak był? Też nie. Właśnie. Twój brat też nie jest alkoholikiem? Po pierwsze, w ogóle nie mam brata. Ktoś, kogo w ogóle nie ma, na pewno nie jest alkoholikiem, zgadza się. O to chodzi, ja też nigdy nie piję. Więcej powiem, nigdy nie piję naczo. No, a ja dla odmiany naczo nigdy nie jem znowu. To kiedy pan je? No, pora to mi jest obojętna, proszę pana, byle nie jeść na pusty żołądek. Dobre. To jest dobre, tak, takie sobie jest. Ale za to słyszałem naprawdę to dobry kawał, wiecie? O kozie zresztą. Nie, więc ja znam. Tak? Tylko o lekarzu. Z cyklu przychodzi koza do lekarza może? Tak. Tylko odwrotnie. No więc słuchajcie. Śpiewa Kazik. 5, 6. Zdarza się, choć nieczęsto, że mężczyzna mężczyzną chce być, że zachować się pragnie po męsko, jak James Bond, chociaż jeden dzień żyć, tyle lat przeżyć głupio i źle. Ale jak dalej żyć, teraz wie, zmieni się. Pije więc setkę gdzieś dla kurażu, potem drugą i trzecią i już. Jest tak silny i męski jak marzył, sam James Bond przy nim mięczak i tchórz już ma cios, jak sam klos. I świat zmienić raz. Twardy jest, wreszcie wie, że na wszystko go stać. Na 100 gram nawet, więc setka raz. W domu żona położy go spać i kac. I kac, ale dopiero nazajutrz chyba. Ale teraz uważajcie, chłop idzie na targ z kozą i w pewnym momencie wychodzi z lasu wilk. I przerażony chłop wdrapuje się w ten... Na kozę? Tak, to znaczy nie zupełnie, bo wdrapuje się na drzewo. A to byłam blisko. I co dalej? No więc dalej to przerażony chłop wdrapuje się na drzewo, a wilk podchodzi do kozy. Obwąchuje ją i zaczyna się do niej zalecać. Teraz tak, przestraszona koza... Wdrapuje się na drzewo. Nie, nic właśnie. Nie. Koza zaczyna beczeć. Na to chłop z drzewa. Żadne B. Pan wilk wie, co robi. I co? Widzisz, no koniec. Dobre. Dobre. Żadne B, tak? A pan wilk wie, co robi. Bardzo dobre. Tylko nieśmieszne. No nie. Dowcip wtedy jest dobry, kiedy jest śmieszny. No ja wiem, dlatego mówię, że ten o kozie jest dobry. No dobry jest. Tylko, że nieśmieszny. Ale ja to słyszałam trochę inaczej. Przychodzi pacjent do lekarza, psychiatry zresztą. Z kozą? Nie, z rozdwojeniem jaźni. I mówi: panie doktorze, stale mam wrażenie, że jest mnie dwóch. Na to lekarz... Drapuje się na drzewo. O, tak, i mówi z wierzchołka drzewa: chwileczkę, proszę powtórzyć to jeszcze raz, tylko błagam, nie mówcie naraz obaj. Dobre. Ale to rzeczywiście trochę inna wersja tego dowcipu z kozy. Ale mówię. Też dobra. Też. To jest zupełnie inny dowcip. No wie pan, w mojej wersji chłop idzie na targ z kozą, a w wersji ciotki pacjent idzie do lekarza z rozdwojeniem jaźni. Ale poza tym wszystko jest tak samo. Tak samo jest, tak samo, tylko zupełnie inaczej. Kasiu, albo coś jest tak samo, albo zupełnie inaczej. No ja wiem, ale wy tak zawsze mówicie. I dobrze mówimy właśnie, niestety, bo... Dlaczego ja nie mogę teraz powiedzieć? No bo to bez sensu niestety. Tak samo, tylko zupełnie inaczej. Przecież to nonsens. No, tak samo, tylko zupełnie inaczej. No. A to jest piosenka 6-7. Kiedy być nam przestanie już ładnie, kiedy nagle bez sensu coś palisz, kiedy gdzieś z jakąś panią wieczorem zechcesz nową napisać love story, machnę ręką, to pisz, co mi tam. Ja od dawna cię już nie kocham. Ręką machnę, spakuję twe rzeczy i poproszę, byś chciał się pospieszyć. Po taksówkę dla ciebie zadzwonię, żebyś szybciej już przeniósł się do niej. Drzwi otworzę, to cześć, co mi tam. Ja od dawna cię już nie kocham.
kiedy wyjdziesz, przy oknie nie stanę. Bili, bili, bili. Pójdę zaraz się spotkać z tym panem, bili, 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 który kocha od roku się we mnie. Bili, bili, bili. I ten wieczór z nim spędzę przyjemnie. Bili, 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 bili. Będzie przykro ci, lecz co mi to? Bili, bili, bili. Ja od dawna cię już nie kocham. Bili, bili, bili. W nocy wrócę, pijana troszeczkę, bili, bili, bili. Do mieszkania pustego nareszcie. Bili, 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 bili. I w szampańskim różowym humorze bili, bili, bili. Wszystkie kurki od gazu otworzę. Bili, 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 bili. Będzie głupio ci, lecz co mi to? Bili, bili, bili. Ja od dawna cię już nie kocham. Bili, 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 bili. Ciśnienie gazu jest u mnie w nocy tak niskie, że nic mi się i tak nie stanie. No i może to i lepiej właśnie. Aha, 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 kochani, więc ten dowcip, cośmy mówili. Z cyklu przychodzi koza do lekarza. To znam jeszcze jednej wersji taki dowcip, jeszcze jednej taki. No. Więc to było tak, że zaraz, zaraz. Aha, u faceta podczas kontroli celnej znajduje, kochani, 20 kg kawy. Facet wyjaśnia, że jedzie z kozą i że to dla niej do jedzenia na sucho. I koza zeżre 20 kg kawy na sucho? Tak dziwi się ten celnik. Co? Na to facet mówi, a co mnie to obchodzi? Zechce to zeżre, nie zechce to nie zeżre. Jej sprawa, mówi. Dobre. Dobre, tylko stary. Ja nie rozumiem. Przecież to chodzi o to, że... Po pierwsze, nie o to akurat chodzi, a po drugie, niech pan nie zmienia tematu teraz, dobrze? Ja zmieniam temat? Oczywiście, my mówimy o tym, w jakim stanie wracasz do domu, a tym zamiast się wytłumaczyć, opowiadasz jakieś głupie kawały koza. Ale to jest właśnie cały Kazik, cały on jest. Tylko kawały ma w głowie. Nierzadko o kozach zresztą. Przecież to wy opowiadacie kawały, a nie ja. A ty byś coś kiedy opowiedział. A może pan opowie jednak, jak to było dzisiaj rano, panie Kaziu, z tym kujawiakiem, białym walcem. Nic o tym nie wiem. Nic o tym nie wiem. Wróciłem wczoraj do domu o 7 wieczorem, oglądałem telewizję i o 10 położyłem się, a spałem do 8 rano. No, ciekawe dosyć. Ciekawe dosyć. Bo pan dozorca powiedział nam coś zupełnie innego, tak niestety. Jest. Ja chyba wiem lepiej, co robiłem. Panie Kaziu, kiedy ktoś jest tak pijany, jak pan był dzisiaj rano, to nie wie, co robi. Ale ja nie byłem! W porządku. Załóżmy, że ci wierzymy. Jasne, bo właściwie nie mamy powodów, żeby nie wierzyć Kazikowi. Nareszcie! Ale z drugiej strony, dlaczego mamy nie wierzyć panu dozorcy? Jasne, nie mamy powodów, żeby mu nie wierzyć. O to chodzi. O to chodzi. A kiedy wychodziliśmy z windy... U mnie nie ma windy. Ja wiem, ale to jeszcze nie powód, żebym na czwarte piętro wchodziła na piechotę, moje dziecko. No więc, kiedy wychodziliśmy z windy, pan dozorca, który jechał z nami, powiedział, bardzo przepraszam, ale jeśli państwo idą do pana Andrzeja na czwartym piętrze, to obawiam się, że nie jest w formie do przyjmowania wizyt, wrócił dzisiaj rano w takim stanie. I opowiedział nam dokładnie, w jakim stanie pan wrócił, niestety. Nie ja, tylko pan Andrzej, mój sąsiad przez drzwi. Nie obchodzi nas, Kaziu, co robi twój sąsiad, tylko co... Ale to jeszcze nie jest powód, panie Kaziu, żeby pan znowu zmieniał temat. O to chodzi. O to chodzi. Nie myśl, Kaziu, że przejdziemy do porządku nad twoim karygodnym zachowaniem. Przecież to nie ja wróciłem do domu o 5 rano, tylko podobno mój sąsiad, pan Andrzej. Nawet jeśli to on, to jeszcze nie powód, żebyśmy robili awanturę obcemu człowiekowi. Ale... Nie, kochany. Nie może pan od nas wymagać, żebyśmy poszli teraz z ciotką do pana Andrzeja, którego w ogóle nie znamy, nawet osobiście, i zwracali mu uwagę, że w takim stanie nie można wracać do domu. To nie. A z drugiej strony nie możesz od nas wymagać, żebyśmy w ogóle nie zareagowali na takie zachowanie. No więc co mogę zrobić? No może pan mieć na imię Andrzej. Jasne. Jednemu Kaziowi na imię Andrzej. Chwileczkę, no załóżmy, że się zgadzam na to, że mam na imię Andrzej. I co to da? Jak to co? Jeżeli to ty jesteś Andrzejem, nie musimy z panem robić awantury twojemu sąsiadowi. Tylko tobie robimy. Ale o co? O to, że wrócił pan, panie Andrzeju, w takim stanie do domu. No. Jak ci nie wstyd, Kaziu? Tak. To jest właśnie cały kaczor, to jest cały on. Słuchajcie, ale... Cicho. O 5 rano tańczy na środku jezdni, kujawiaka krakowiakiem, do białego walca prosi pana dozorcę, następnie po otwarciu bramy podaje mu rękę i mówi, masz piątkę i mów mi Jędruś, no. Czyli do tego wszystkiego jeszcze kłamiesz, moje dziecko, tak. Bo przecież naprawdę masz na imię Kazio. Ale... Cicho, ciotka, idziemy. Do widzenia. Do widzenia. Co to się porobiło?